tej strony podcast Tatuator Tatuażysta. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o temacie być może troszeczkę brzmiącym, niezbyt pozytywnie, jest pozytywnie się kojarzącym, a mianowicie o temacie samorozwoju. Aczkolwiek stwierdziliśmy od razu, że porzucamy wszystkie para-coachingowe rozmowy i tematy. I porozmawiamy o temacie tego rozwoju z osobą, która myślę, że o nim może dużo powiedzieć tak naprawdę. I w związku z tym dzisiaj jest z nami Maciek Niuans, jak to zwykle bywa, Zappa oraz Łukasz Zglenicki. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Który jest synem marnotrawnym cykady i postanowił do nas tutaj dołączyć, żeby z nami właśnie porozmawiać o tejże sprawie. Łukasz, no, cykada była Twoim pierwszym studiem tak naprawdę. Zacząłeś właśnie pracę swoją, w ogóle karierę tatuatorską od tegoż miejsca. Nie wiem, czy będziesz ucieszony, jak zaczniemy tutaj od pytań i takich, jakie są sformułowane. I takie widzi już. Podgląda. Senior Jerry, jeżeli ktoś z Państwa nie wie, kim jest Senior Jerry, to wyjaśnimy chętnie w odcinku Q&A. Powiedział kiedyś, że powtarzana nieskończoność błędy stają się w końcu stylem. Ty w swoim tatuażu poruszasz się bardzo konsekwentnie i od samego początku w tym tatuażu unikasz pewnych rozwiązań. I to wynika z tego, że akceptujesz pewne swoje błędy albo niedoskonałości, czy po prostu próbujesz uniknąć to, żeby one się pojawiły? Znaczy, zaczynając, jakby próbowałem wielu stylów tak naprawdę, ale wydaje mi się, że w tym, co teraz robię, czy robiłem wcześniej, właśnie potrafiłem jak najmniej uniknąć tych błędów, które na zdjęciu albo na finalnym tatuażu bardziej wyglądałyby źle, więc myślę, że tak. Myślę, że to jest jakby, według mnie to się wszystko zgadza. No ale jakby w sensie takim, że o unikanie chodzi nam o to, że wiesz, na przykład pracujesz w jakimś tam, wiesz, jakiejś danej konwencji i powiedzmy zaczynasz robić jakieś skróty, wiesz, nie? Że nie wiem, prostopadłe linie i tak dalej. Ty to robiłeś dlatego, że wiesz, że po prostu wygodniej ci było tatuować, czy robiłeś to dlatego, że widziałeś na przykład, że wzory będą na tym korzystnie wyglądać? Nie, na początku, no to jest śmieszne. Wiesz, na początku, wiesz, o co mi chodzi, nie? Trudniej było mi zrobić owalną linię niż właśnie do tego dążę, do tego dążę. Tak, koniec pytania. Zaliczone. Tak naprawdę zawsze miałem takie podejście, że starałem się rysować takie wzory, jakie na dany moment byłem w stanie wytatuować dobrze, wydawało. Więc tak, jakby świadomie starałem się unikać rzeczy, które mogłyby mnie pogrążyć, można tak powiedzieć. Czyli taka, wiesz, już, ale na przykład wtedy jak to robiłeś, to miałeś taką świadomość tego właśnie, że wiesz, nie, że to jest taka decyzja już, o, teraz zrobię tak, czy raczej się wycofywałeś, że nie chciałeś robić takich wzorów, nie, które by ci komplikacje zajęły? Całkowicie świadomie. W sensie wiedziałem, że pewnych rzeczy nie przeskoczę. Myślę, że jakby to jest dosyć odpowiedzialne myślenie. W kontekście tatuażu na pewno. Pewnych rzeczy nie przeskoczę, więc nawet się na nie nie rzucałem. Starałem się znaleźć taką ścieżkę, która potrafi mi właśnie zrobić coś dobrze, czytelnie No dobrze, a teraz już jesteś na takim trochę innym etapie niż jak zaczynałeś i dalej konsekwentnie realizujesz ten swój plan i to jest ciekawe, czy właśnie nie kusi cię to, żeby po prostu spróbować czegoś innego, żeby zacząć robić te linie okrągłe. No robię. Chciałem właśnie powiedzieć, że tym krokiem na pewno jest robienie większej ilości okrągłych linii. Ja założę, że będą same łuki. Tak, bardzo dużo łuków. Jest bardzo mało prostych linii, no to jest bardzo dużo łuków. Ale tak. Myślę, że nadal to wykorzystuję. Bo nadal czuję, że pewnych elementów nie jestem w stanie narysować dobrze, a zwłaszcza ich wytatuować, więc staram się zawsze uprościć to tak, żeby to wyglądało zarazem dobrze na skórze i było czytelne, ale też jakieś efektowne, powiedzmy. I jeszcze, żeby mnie nie pogrążyło. I twojego klienta. Bardzo, trzeba zgrać. Słuchaj, Łukasz, ja mam do ciebie takie pytanie, nie, że jak ty się w ogóle masz do tego, że wiesz, jakby jesteś osobą, która wiesz, jakby w bardzo krótkim takim, wiesz, odstępie czasu osiągnęła tak naprawdę, wiesz, jakby osiągnęła coś takiego, o czym większość tatuatorów takich, wiesz, predysponujących marzy, nie? Wiesz, jakby, i mam wrażenie, że akurat ty razem pracowaliśmy i to się stało na przestrzeni, kurczę, no nie wiem, tam od 2 do 4 czy 5 lat, nie? I jakby ty nie masz takiego poczucia, że to jest dla ciebie taka, wiesz, kurczę, pułapka, że wiesz, że po prostu jakby, że jakby to takie najfajniejsze, ta śmietanka jest już jakby trochę za tobą, nie? Wiesz, masz takie poczucie w ogóle?
Maciek się chce spytać, czy jesteś zmęczony życiem. Tak się tatuażu, nie życia. Wiesz, o co mi chodzi. Znaczy, nie czułem nigdy presji, ja nie czuję teraz nawet presji, bo jakby nie uważam, że jestem jakoś na topie, albo że osiągnąłem jakiś ogromny sukces w tatuażu. Po prostu staram się robić to jak najlepiej i jakby to wychodzi, znajdują się ludzie, którzy to chcą, ale nie czułem nigdy presji, że muszę cały czas komuś udowadniać, bo ta presja jakby jest we mnie już bardzo dawna i muszę sobie udowadniać wiele rzeczy tak naprawdę, żeby ten wzór wyglądał dobrze i żeby go narysować dobrze, więc poświęcam na to bardzo dużo energii i bardzo dużo czasu. Aha, czyli po prostu masz coś takiego, że ta twoja presja jakby nie wychodzi na zewnątrz, tylko raczej do siebie to skupia, tak? Tak, mi się wydaje, tak to czuję. Pamiętam, jak było wtedy, w sensie 5-6 lat temu, ale wydaje mi się, że nie, Nie, robiłeś swoje po prostu. Po prostu tak, jak najlepiej. Jak najlepiej można było, nie? A wiesz co, tak na chwilę tutaj jeszcze ci może lekko szapnę za język, bo okej, tutaj to, co Maciek powiedział, absolutna zgoda, a nie masz takiego wrażenia, że to jak twoja droga w tatuażu się potoczyła, to nie jest faktycznie takie wyobrażenie ma z tatuatorów, którzy zaczynają. Zacznę, nauczę się, potem wystrzeli to wszystko, będzie fajnie, dalej? Tak, że nie poszedłeś tą ścieżką takich... tej kariery idealnej, którą ludzie sobie w głowie może często wizualizują, że to tak będzie wyglądało i zacznę pracować. Nie mówię, że musiałeś o tym myśleć w trakcie, jak to robiłeś, ale jak teraz na to patrzysz, to przypadkiem nie było tak, że było tak, no mi się udało, kurde, mi poszło. Jasne, że tak. Znaczy, pierwszą myślą, że mi się udało, to było dostanie się do cykady na staż jakby. W ogóle to był już jeden moment i myślę, że to było bardzo wysokie C. Nie jest sponsorowana. Zapytu w ogóle nie ma. Ja czekam na moje drugie pytanie. Więc tak, jasne, miałem takie momenty, że czy sama ilość klientów jakby i daje takie i poczucie. Odzewu, jasne. Tak, że czyli zewnętrzny weryfikuje jakby poza tobą troszeczkę być może. No to ja bym się tutaj dorzucił do tego pytania może właśnie to, co jest dla ciebie gratyfikacją, taką nagrodą w tym tatuowaniu? Co daje ci satysfakcję? Co to jest to właśnie takie, że wow, zrobiłem coś. To w ogóle cały proces jest jakby bardzo interesujący i bardzo wynagradzający według mnie tak naprawdę, bo ten efekt finalny już po skończonej sesji oczywiście jest bardzo, bardzo fajny, ale sam proces rysowania, szkicowania, rozkminiania tych pewnych spraw też jest bardzo, bardzo, bardzo wynagradzający, ale mimo wszystko zobaczenie tatuażu wygojonego, kiedy on jest wygojony bardzo dobrze, kiedy czarny jest czarny, szary jest gładki, no to jest chyba najfajniejszy moment tak naprawdę. Mhm. Czyli generalnie masz takie poczucie, wiesz, jakby takiej dobrze zrobionej roboty, tak? Że to jest dla ciebie jakaś taka gratyfikacja, tak? Tak. Znaczy ja zawsze do tatuażu podchodziłem jak do rzemiosła i tak jak, nie wiem, chcielibyśmy kupić od szewca zajebiste buty, tak samo chcemy zrobić sobie tatuaż, który jest bardzo dobrze zrobiony. No tak. To jest w ogóle fajne, co powiedziałeś teraz, bo faktycznie jak o szewca kupujesz zajebiste buty, ja zakładam, że ten szef, co robi zajebiste buty, też po drodze myślał, że ale fajnie, to projektuje, to dobrze idzie i tak dalej, ale liczy się to, że finalny efekt jest, to są te zajebiste buty. Ma poczucie tego, że to się dobrze zrobiło. Tak, nie? Jasne. Dobrze, to ja się doczekałem w końcu możliwości zadania ci pytania. I tak, skąd ty, Łukasz, właściwie się wziąłeś w tatuażu i skąd się tatuaż wziął w twoim życiu? Bo z tego, co pamiętam, to zajmowałeś się przed przyjściem do cykady zupełnie czymś innym, zawodem trochę pokrewnym. I czy to był, nie wiem, pomysł taki, marzenie, pomysł na pracę? No właśnie, skąd się tatuaż wziął w twoim życiu? Trochę to było jakby marzenie albo zauroczenie nawet, bo jakby od bardzo dawna mnie to interesowało, w sensie bardzo mnie fascynowało. Fascynował mnie ten sam proces tego, jak ten tusz zostaje w tej skórze, w ogóle jak się to robi. Ja nie wiedziałem, jak po prostu ten tusz jest w tą skórę tak naprawdę też wkładany. I zawsze mnie to mega interesowało, no ale jakby pochodząc z mojego miasteczka na początku lat 2000, nie było zbyt wielu opcji, żeby dowiedzieć się cokolwiek, więc to zgasło. Ale w pewnym momencie, kiedy miałem kilkanaście lat, kupiłem sobie gazetę Tatuaż, która nie wiem, chyba nadal jest wydawana. Tatuaż Ciało i Sztuka dokładnie. Tatuaż Ciało i Sztuka. Nie wiem, czy jeszcze jest. Chyba jest wydawana. Nie wiem.
Chyba nie. Nie? Nie. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Dziękujemy. I strasznie się zafascynowałem na nowo. Postanowiłem, że kupię sobie maszynki. Kupiłem oczywiście najtańsze chińskie, które później musiałem dać do przerobienia. A mieszkałeś jeszcze tam u siebie w miasteczku? Tak. Czy... No, aha, tak. Jeszcze w miasteczku. No, nie. Mieszkałem przez rok, tam tatuowałem. I po roku od zaczęcia tatuowania przeniosłem się do Gdańska wtedy. Więc jakby zawsze mnie to intrygowało. No, ale... To na takiej zasadzie, że właśnie to jest coś takiego poza granicami, poza jakąś tam utartą ścieżką. Wiadomo, nastolatek też. Ja też miałem buntowniczy okres. No, jasne, to się nie skończyło, także bardzo dobrze zresztą. No dobrze, to tak, tutaj zahaczyliśmy o ten moment, kiedy wszedłeś w świat tatuażu. I drugie moje takie pytanie jest, czy... Miałeś taki moment, w którym poczułeś, że robisz wielki postęp w tym tatuażu, że to jest właśnie taki kamień milowy, że to jest ten moment, kiedy wiem już wszystko i robię dobre tatuaże. A już dzisiaj raz użyłeś karty, że kiedyś dostałem do cykady, więc nie możesz tego drugi raz powiedzieć. Sorry. Ja wtedy byłem strasznym tatuatorem. Pamiętam jeden moment, może to nie był moment, w którym poczułem, że zrobiłem ogromny postęp, ale pamiętam jeden tatuaż, nie pamiętam dokładnie, co to było, ale ten moment, kiedy robiłem linię i ona wyszła prosta. Czułem taki zastrzyk szczęścia, że się to da. Jest to, że to poczułeś, się da, że się da? Że w końcu się zaczyna. Tak. Że masa tatuatorów, którzy robią to od lat, do dzisiaj nie poczuła tego momentu, niestety. No, tak. Mnie to zajęło 5 lat. Tak. Ale taki duży postęp? Nie, myślę, że to nie przychodzi z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc. Że to postępy na początku, jeżeli nie wiem, ktoś pracuje ciężko, widać dosyć szybko, natomiast później to zwalnia, tak samo jak z odchudzaniem. Chciałem się teraz pociągnąć. Chciałem się właśnie to pociągnąć, że jak mówisz, że miałeś takie rozpłynięte trochę i chciałem się zapytać, ale jednak wiesz, jednak na początku te skoki są takie bardziej odczuwasz. No nie? Tak, to chyba każdy z nas tak miał, nie? Tak. Że masz ten, no właśnie tak jak ta prosta linia, bo na przykład nie wiem, wypełniasz coś i po prostu potem czujesz, nie, że to jest dobrze, że to jest płasko wypełnione i tak dalej, ale masz takie poczucie, nie, że potem jest już, to się jeszcze bardziej rozciąga wszystko, tak, nie? Że już jasne, no. Aż wszystko zwalnia. Tak, ale nie wiem, mi się wydaje, że wtedy ta granica się rozciera, no bo kiedy nie widać tego w krótkim odstępie czasu, to ciężko powiedzieć. Więc nie wiem. Wiesz co, to może na chwilę już zostawmy te zamierzchłe czasy i małe miasteczko, i początek stażu w Stygadzie, i pierwszą prostą kreskę. Technika. Nie, może jeszcze technika. Przejdźmy tak do tematów bardzo współczesnych. Łukasz, ile ty masz followersów na Instagramie? Bez krygowania, tak? 54 tysiące. Okej, okay, to tyle, co ja mam lat, także... Też tysiące. Ty masz 54 tysiące. Pytam, bo chciałbym się dowiedzieć, jak patrzysz na to, czy według ciebie w ogóle media społecznościowe, nie tylko, to nie musi być tylko Instagram, to może być Pinterest, na bazie którego masa osób przynosi swoje inspiracje i tak dalej. Czy to ma wpływ na rozwój tatuatorów? Ja myślę, że ogromny ma wpływ tak naprawdę, że jakby to media decydują albo dyktują to, co jakby jest modne, przez ilość lajków pod pewnymi tatuażami i tak naprawdę widać to dzisiaj, że mają ogromny wpływ. Jakby ciężko mi powiedzieć, co mam na myśli, ale w momencie, kiedy najpopularniejsze są tatuaże, które są jakimiś mikrorysuneczkami, tak naprawdę wykonanymi słabo technicznie, no to jakby widać ten przestrzał według mnie. Ale co, masz poczucie takie, że co, że współcześnie media kreują nam tatuaż, czy to my robimy? Znaczy, wydaje mi się, wiesz co, ja bym też chciał, wydaje mi się, że to nie jest tak, że media same kreują, tylko to, że media coś pokazują i jest reakcja na to i skala tej reakcji ciągnie temat w pewnym kierunku. Nie, no tak, to jest jakieś tak tam... Czyli tak jakby one kreowały. Właśnie o to chodzi. Dokładnie nie? Tak. Tak mi się wydaje. To masz takie poczucie, że w ogóle, że zostaliśmy jakby, wiesz... Trochę zostało nam odebrane to, nie? Bo kiedyś mam wrażenie, że jednak, wiesz, tatuatorzy kreowali, kurczę, wiesz, to, co można było zrobić, co się sprawdzało, co było ciekawe i tak dalej. Wciąż kreują, tylko przy pomocy narzędzia w postaci reakcji ludzi. No. Nie, to działa z dwóch stron tak naprawdę, bo jeżeli ktoś zaczyna robić, nie wiem, no jakiś wymyśla, jakiś styl, wymyśla jakiś patent i on jest powielany, no to jakby miał wpływ na to, co jest kreowane później przez media, w pewnym sensie, tak mi się wydaje. No, ale...
Znaczy zależy, czy ktoś da się w to wciągnąć i chce być kreowany przez media, czy po prostu, nie wiem, no, czy chce robić swoje i szukać nowych dróg. A ty jakie masz poczucie? No tego, właśnie tak. Jakie masz poczucie, że właśnie ciebie to, że to było tak, że ty po prostu jakby, kurczę, twój progres tak urósł, że po prostu zdobyłeś tych klientów, czy to jest właśnie taka, kurczę, wiesz, jakieś sprzężone to zostało z mediami? Bo mi się wydaje, że w twoim przypadku jest takie silne sprzężenie tego, tych wszystkich czynników, nie? Mm-hmm. Na pewno to był kop, kiedy wstawiałem tatuaże i one się podobały i ludzie chcieli robić podobne, a nawet takie same. Więc to zapytam. To oczywiście, że to był kop, ale, ale w pewnym momencie jakby odskoczyłem od tego stylu i starałem, wydaje mi się, że robię coś innego i trochę lepszego, a ci klienci nadal są, więc jakby wydaje mi się, że siebie trochę pokreowałem w jakąś stronę i udało mi się to przebić, powiedzmy. Ale w ogóle... To może ja cię tak na chwilę, cię Maciek, utnę. Więc to właśnie mówisz, że trochę się pokreowałeś, ale chyba się tak pokreowałeś też po części dzięki tym mediom społecznościowym tak naprawdę. Może troszeczkę w opozycji do ich trendów, ale jednak niosąc się na ich fali. Dokładnie. I właśnie myślisz o tym, że w tym momencie da się to jeszcze jakoś rozdzielić? Czy media społecznościowe już są taką totalną, integralną częścią tej branży, one muszą być? I koniec. Czy da się funkcjonować zupełnie obok? No, czy jako, mógłbyś funkcjonować bez funkcjonować? Jako takie koło zamachowe. Bo u ciebie to było takie, wiesz, ja pamiętam, bo razem wtedy przecież pracowaliśmy i zapomnij, i dla ciebie to było takie koło zamachowe. I masz poczucie w ogóle, że to teraz jakby bez tego da się zrobić, wiesz, jakby jakąś wyzwolić jakąś swoją kreatywność, czy to musi być sprzężone właśnie, kurczę, wiesz, z tymi mediami, nie? Ale kreatywność czy popularność w sumie? Według mnie te media niszczą kreatywność totalnie. No właśnie ale o tym się chodzi. Ale paradoksalnie budują popularność. Popularność i kreatywność są dwa różne rzeczy. Ale nie, rzeczywiście, no tak, jakby wydaje mi się, że w ogóle internet psuje kreatywność. Pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, to jakby szukałem po gazetach jakichś ustawień ręki, twarzy czy postaci i przerysowywałem je godzinami. Trzeba było się tego nauczyć. I strasznie mnie to jarało i dzięki temu myślę, że też więcej rysowałem. Natomiast teraz w erze iPadów, właśnie Pinterestów i tak dalej, jest to bardzo ukrócone. No tak, bo możesz sobie ściągnąć dowolny obrazek już z gotowym ustawieniem, masz aplikację i to ci pokazuje ustawienie, rzucasz to światło, tak to wygląda tak. To współcześnie wydaje mi się nie jest w ogóle problemem żadnym. To w ogóle, to wiesz, jakby tu chodzi bardziej co i nie, wiesz, jakby zrobić. No, nie, żeby jak. Jak? No, no dobra, to jak już tak jesteśmy wokół tego tematu, to takie kolejne pytanie też w sumie mi się wydaje zasadne do ciebie. Czy ty czujesz presję? Wiesz, jakby tego, tej swojej popularności, wiesz, że musisz robić jakieś dane prace, a nie możesz ich zmieniać za bardzo, bo wtedy, nie wiem, ludzie nie będą chcieli sobie, wiesz, ich tatuować i tak dalej. Masz takie rzeczy? Nie. Właśnie akurat teraz wydaje mi się, że jestem najbardziej wyluzowany w moim życiu, kiedy byłem, tak naprawdę. Ale miałeś wcześniej takie jasne, poczucie? Miałem coś takiego. Takie pułapki, nie? To brało się bardziej z tego, że... wiedziałem, że jakby ci klienci mi ufają i jakby mogę sobie narysować mniej więcej co chcę, ale jednak czułem jakby może bardziej stres czy tremę, presję może też, żeby ten tatuaż był taki fajny jak te 50 innych na Instagramie. Dokładnie. No, właśnie. No. Możliwe, że coś takiego lekkiego czułem, ale to nie było jakieś takie dominujące uczucie. Natomiast teraz myślę, że w ogóle czegoś takiego nie mam. Jakby też nawet staram się, kiedy projektuję tatuaże, przeskakiwać na zupełnie różne jakieś rzeczy, których wcześniej nie wstawiałem i klienci pozwalają na to, więc pod tym względem jest okej. Okay. Ale masz takie poczucie, że wiesz, że robisz to na zasadzie takiego, wiesz, że nie wiem, klienci ci na to pozwalają, czy Maciek, ty? Bardzo chcę, żebyś powiedział, że jesteś strasznie ściśnieniowany, ale masz jestem bardziej, dobra. Masz presję, bo Maciek ma tą presję. Jestem bardzo. Weź powiedz, że ty też, dobra. Woli go tego. Dobra, nie masz, ja mam. Zapazaj pytanie. Masz presję? Powiedz, bo coś chciałeś jeszcze spytać. Nie, bo się kroił. Nie, bo mówiłeś, wiesz, jakby w kontekście klientów, że klienci, bo powiedziałeś coś takiego, że klienci ci pozwalają, nie? Wiesz, takie, że to właśnie to tak postrzegasz, że klienci jakby na to pozwalają, czy po prostu ty robisz coś, na co wiesz, na co chcesz prowadzić do swoich tatuaży? Znaczy tak, ja to chcę, ale oni mi to umożliwiają, więc jakby pozwalają mi, więc się wydaje, że to jest zawsze takie obopólne, że ja mogę przepychać coś, co chciałbym robić, ale jeżeli nie spodoba się to klientowi, no to tego nie zrobię.
No, a miewasz takie, no właśnie tatuaże, projekty, właściwie projekty, że zrobisz projekt według siebie bardzo fajny i właśnie bardzo taki kreatywny, i czy odbija się to właśnie od klienta, że mówisz... Nie, nie, właśnie ostatnio nie. Ale naprawdę, to jest mega, mega przyjemne uczucie, ale nie pamiętam kiedy, znaczy były jakieś małe, wiadomo, zawsze zdarzają małe fuck-upy, ale czegoś takiego, że rysuję wzór, przychodzi klient czy klientka i pokazuje i totalnie nie, to nie, nie miałem chyba od kilku lat tak naprawdę. Ale to też jest zasługa tego, myślę, że staram się z klientami bardzo precyzyjnie ustalić, co tam ma być. Wiesz, Tomkasz, bo wiesz, no bo oczywiście tutaj mówisz, że ta konsekwencja własnej pracy i tak dalej, że nie czujesz, że to jest jakiś, wiesz, wielki, szybki, to jest jakaś wielka kariera, tam z nią czuję w pewnym cudzysłowie, ale kopiują ci ludzie, nie? Wiesz o tym, że cię kopiują. Już teraz... wiesz, nie wiem, ile razy widziałem legendarnego jelenia z przedramienia w różnych wykonaniach lepszych i gorszych. Wilka? Ale chyba jelenia najczęściej, wiesz co, mówię, tego sławetnego. Zamieścimy to... Sam skopiowałem go. jak ty się w ogóle z tym czujesz? Czy to jest dla ciebie, nie wiem, czy to jest dla ciebie ujma? Może czujesz się pochwalony w taki koślawy trochę sposób? Czy może wręcz czujesz, że ktoś cię brzydko okrada z tego, co właśnie zrobiłeś? Ja kradłem twoje gotowe kalki, które wrzucałem do szafy. Jak ciebie nie było w studiu. To wiem, a nic nie mówiłem. Nie, to znaczy na początku strasznie mnie to irytowało i bardzo denerwowało i starałem się z tym walczyć. Pisałem do tych tatuatorów, którzy to kopiowali, co o tym myślę, ale z czasem przyszło jakby takie odpuszczenie. A co pisałeś, jeżeli mogę ci powiedzieć słowo? Co myślałeś? O, może bardziej... No, że to jest jakby słabe tak naprawdę, bo przygotowuję wzór specjalnie dla tego klienta, nie po to, żeby ktoś tam w Brazylii sobie go wytatuował, jasne, tylko żeby to było na tym kliencie tak naprawdę. Więc no, była pewna złość na początku i wyzywanie się z klientami. z tatuatorami, z nie klientami. Z tatuatorami. Tak, tak, tak. A jak teraz na to patrzysz? Znaczy teraz bardzo rzadko kupiłem tatuaże. Nie wiem czemu. Ale wiesz co, ale już nawet może nie mówię o samej kopii tatuażu takiej stricte, że to jest kalka 1:1, oczywiście w miarę umiejętności przeniesione, tylko takie pewne rozwiązania, pewne estetyczne zabiegi, które stosujesz, bo masz charakterystyczne zabiegi, wiesz, tu nie ma co tego ukrywać. I one się pojawiają. Bardziej chodzi o stylistykę. Tak, nie? Tak, tak. No. To też jest ciężki temat, bo w wiem, momencie, kiedy robi się coś jakby tyle lat i wkłada się w to mnóstwo energii i w momencie, kiedy ktoś jakby zapożycza, to na początku pojawia się też pewna złość albo jakby, nie wiem, rozgoryczenie. Tak, tak, że ja się tyle namęczyłem, a ten dostęp co wziąłeś. Ja kopiowałem od tych 10 innych, żeby zrobić ten swój styl. A teraz się kopiuję u ciebie. Tak, ale to z czasem przychodzi jakby pewien luz też. Bo oczywiście na początku to było jakieś mega niewygodne dla mnie, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby spojrzałem trochę do tyłu i ja też zapożyczałem od pewnych osób. To nie jest tajemnicą. No właśnie, więc mi się wydaje, że to jest całkowicie normalne. Pytanie tylko, czy ta osoba, która zapożycza te rzeczy, czy odbije w swój jakby styl, korzystając też z nich, czy po prostu w tym zostanie. No właśnie, wiesz co, to o to chciałem cię właśnie zapytać, bo już sam się wpierdzieliłeś i powiedziałeś, że sam korzystałeś z innych tam, wiesz, innych tam tatuatorów, artystów generalnie. Czy nie masz wrażenia, że faktycznie to kopiowanie jest początkiem czegoś nowego? Wiesz, to nawet Banksy powiedział, że wielcy artyści kradną. No jakiś styl, początek stylu właśnie. Tak, tak. Tak, no jasne, że przetwarzają, tak. Bo to jest tak naprawdę w tatuażu w ogóle, nie? To jest jedno wielkie przetworzenie. Tak, jak masz w tym momencie secesję. To... Jasne, oczywiście, że tak myślę, że jakby życzę dobrze ludziom, którzy inspirują się innymi, jakby i to jest... Ale bez przesady. Więc tak, myślę, że to jest normalna rzecz. Jeny, tak naprawdę wydaje mi się, że ktoś, kto niech pierwszy rzuci maszynką tatuażu, kto się tego nigdy nie zapożyczył. Mamy w piwnicy sporo jeszcze tych drzewek starych, to jak stare rzucić, cewecze. to zaboli. No dobra, a na przykład miałeś coś takiego, że jak gdzieś już widziałeś te kopie i ten styl się gdzieś tam, powiedzmy, wiesz, już tam ci bardzo opatrzył, to nie miałeś takiej ochoty, żeby, wiesz, z tego wyskoczyć, tak po prostu pyk, nie? Tak, myślę, że momentami miałem, ale jakby to nie było jakieś ogromna potrzeba naprawdę, żeby z tego wyskoczyć. Bo wiesz, chciałem dopytać, nie, bo
potrzeba, właśnie, wiesz, potrzeba, nie chodzi mi bardziej o potrzebę, tylko chodzi o to, że jakby wiesz dobrze, że jak już tatuujesz tyle lat i się zamykasz w jakiejś stylistyce, to wiesz, jakby bardzo ciężko z niej wyskoczyć, nie? No jasne. Bo to też się tyczy tego, że ludzie jakby czegoś od ciebie tam oczekują i uważasz, że w ogóle takie wolty właśnie, wiesz, w tatuowaniu to jest taka rzecz, którą warto robić, trzeba, czy w ogóle można to robić w współczesnych czasach? Ja myślę, że można, warto i trzeba. Nie, tak naprawdę, no, ja też przeprowadziłem transformację w moim stylu. Też właśnie z takiej potrzeby, żeby się rozwinąć w inną stronę jakby. I czuję, że teraz to, co robię, czyli mnie jakichś szkicowych linii, charakter tatuażów mieć taki szkicowy, pozwala mi na budowanie innych kompozycji, bardziej rozbudowanych, bardziej złożonych, albo na większych powierzchniach po prostu, więc jakby myślę, że to jest potrzebne jak najbardziej. Ale nie jest łatwe, bo takich wyskoków próbowałem kilka razy. To wszyscy tutaj wiemy, jak nie jest łatwe. Bo powiedziałeś, że to nie jest łatwe, jakbyś, wiesz, tutaj dzielił i rządził, kto może sobie pozwalać, kto nie. Oczywiście według ciebie, nie mówimy o tej ogólnej zasadzie, jak ty uważasz. Kiedy jest ten moment dla tatuatora, teoretycznego, stworzonego w twojej głowie, kiedy on powinien stwierdzić, tak, spoko, zrobię to i to dobrze. Kiedy serce mu to powie. Nie, tak, nie będzie tak. Nie. Tak się nie będziemy bawić. Kurczę, no jakby to zależy chyba od tego, kto ile w sobie ma samozaparcia albo ambicji, no bo myślę, że to jest główny czynnik. Więc wydaje mi się, że rozwijanie jest mega potrzebne, a jeżeli rozwijanie wiąże się z tym, że trzeba trochę zmienić styl albo tatuować inne rzeczy, no to czemu nie? Ale to, co Maciek jakby wcześniej zaznaczył też chyba w pytaniu, że klienci też dyktują, czy można właśnie to zrobić, czy nie. No trzeba spróbować. To się na wielu frontach odbywa. Tak, nie? Wiesz, to nie jakby jest łatwe. Twoja ambicja, wiesz, jakby oczekiwania klienta, powiedzmy, nie wiem, jakaś popularność na potencjalnych mediach społecznościowych, wiesz, o co chodzi, to jest znowu taka pętla, nie, się robi. Tak, dlatego tak, właśnie się o to zapytałem w tym kontekście, nie, że wiesz, czy można to tak zrobić, o pyk, nie, że wiesz, mam ambicję, to zrobię. To nie jest takie proste w naszych czasach. No, znamy przypadki takich osób, znaczy może nie w tych czasach, no ale nie w tych, no Edek, który z dnia na dzień chyba przestał tatuować te nowe tradycyjne rzeczy. No to tak daleko nie szukać, przecież Nipa, który zrobił bardzo dużo odbicie, co zrobił kiedyś. No wiesz, są tacy ludzie, nie, pozwalają sobie na to, nie. Więc mi się wydaje, że albo trzeba to zrobić z dnia na dzień, albo męczyć się kilka miesięcy, albo lat. Z naciskiem na słowo męczyć, podejrzewam. Dobrze, to tak nawiązując jeszcze do tego, co tu mówiłeś, czy tatuaż zbogacił ciebie jako artystę i albo odwrotnie, czy właśnie to, co robisz jako artysta, bo wiem, że dużo rysujesz, dużo tworzysz jakby poza tatuażowo. Rzeźby lodowe. Tak. Czy masz, no właśnie. I tak i nie. To jest jakby częsty temat, który w głowie mi się tam przywraca, że wydaje mi się, że tatuaż trochę wyzuwa z kreatywności, tak naprawdę przynajmniej mnie, bo w momencie, kiedy muszę rysować, no nie ukrywajmy, ja obracam się w bardzo wąskim tematycznie, jakby w tematycznie pomysłach na tatuaże i tatuażach, więc jakby to też ogranicza moje jakby myślenie, wyobraźnię w pewnym sensie. I kiedy rysuję sobie te gałęzie i zwierzaki, i postaci, i leszych, jest fajnie, ale czasami chciałbym jakby zrobić coś innego, a mam wrażenie, że jestem trochę zblokowany, więc w pewnym sensie trochę zabija to moją kreatywność, ale z drugiej strony myślę, że też pewne aspekty bardzo rozwinęło. Czyli to jest taki konglomerat po prostu, tak. Artysty i tatuażysty, tak? Myślę, że tak. Ale też myślę, że wynika z tego, że jestem bardzo niecierpliwą osobą i chciałbym robić 4 obrazki naraz, każdy w innej stylistyce. I w momencie, kiedy muszę się skupić na jednym, no to już się zaczynają problemy. Zwłaszcza kiedy ten obrazek nie jest gałęziem. I kotełem. No nie, to tak, znaczy w pewnym obszarze to rozwija bardzo kreatywność, to jest naprawdę super, ale w pewnych obszarach niestety ją zdejmuje, przynajmniej u mnie. Znaczy ja może dorzucę tutaj się do tej twojej odpowiedzi, że ja po sobie widzę, że tatuaż jednak mobilizuje do takiej ciężkiej pracy,
Natomiast rzeczywiście bardzo zawęża tą kreatywność. Znaczy stać się bardzo świetnym artystą w bardzo, bardzo wąskiej dziedzinie. Ja rzeczywiście też miałem duży problem, żeby wyskoczyć z takich stricte tatuażowych konceptów w stronę właśnie no, jakichś takich rzeczy, które bardziej mnie kręcą, a nie zrobione są z zamiarem, żeby to się podobało komuś, czyli klientowi. Teraz sobie mogę pozwolić na rysowanie czy na malowanie czegoś, co po prostu podoba się tylko mnie. Mhm. Smutny ziemniak ostatni, piękny. No a poza tym, wiesz, w tatuażu tak. też dochodzi kwestia fizyczna, nie? Że wiesz, no, to jest męcząca praca, tak, nie? Tak, i ona też... W tym ostatnim o tym powiesz, ja mówię na moment... I to była ta właśnie presja! Że jesteśmy zmęczeni. Tak. Zmęczeni życiem pod presją. Zanim też tutaj o tym powiesz... Zaraz, czekaj, on nam zaraz powie, że jesteśmy starzy znowu. A tak, to ja każdy podstawie. Starzy są zmęczeni, starzy, to prawda. Zmęczeni, no. Tak na chwilę wyskakując ze scenariusza, który leży przed nami, bo tak, słuchajcie, mamy scenariusze, mimo że być może nie słuchać. Łukasz, powiedziałeś właśnie jedną rzecz, że jesteś tatuatorem, który się porusza w bardzo takim sprecyzowanym nurcie. Co to się stanie, jak ludzie stwierdzą, że mają już w dupie ten nurt? No to nie wiem, trzeba będzie przeskoczyć. No, ale myślałeś w ogóle o tym, że miałeś taką mierzę, że stwierdzić, że wiesz, kurde, zauważanie się odcięło, co teraz? Znaczy, myślałem i nie myślałem. To nie jest coś, co mnie jakby bardzo nurtuje, ale nie wiem, no zobaczymy, co Bóg da, nie? A załóżmy, że właśnie, słuchaj, załóżmy, że skąd się właśnie skończyli. W jaki styl wskakujesz? Na razie jeszcze nie masz zapytań o nowy styl. Załóżmy, że jeszcze nie masz pytań o nowy styl, skąd się klienci, w jaką estetykę mniej więcej oczywiście byś się władował. No. Co ci pierwsze serce podpowiada? Nie, serce tu nie gra żadnej roli. Wchodzę na Instagrama, sprawdzam to najwięcej lajków. Tak, i tutaj właśnie mówię, zawsze z nami wygrywa. Ja otwieram Instagrama jako ostatnią rzecz. Ja nie mam jeszcze tych statystyk tam włączonych, tego co widzę. Naprawdę. Dobra, ale tak szczerze mówiąc, to ostatnio jestem strasznie zafascynowany pewnymi Chińczykami, którzy tatuują takie bardzo tradycyjne wzory. I podoba mi się ta czystość tak naprawdę. Ja widziałem, jak udostępniałeś, tak? No, tam fantastyczne rzeczy. Mistrzostwo, więc może samo coś dobro. Takiego, albo może jakieś bardzo geometryczne kompozycje, nie wiem. Znaczy tak, cały czas o tym myślę, w sensie myślę o rzeczach innych niż tatuuję teraz, więc cały czas jak w wolną chwilę siedzę, szkicuję i szukam jakichś rozwiązań, nie wiem, na plecy, na rękawy, które byłyby trochę inne od tego, co robię. Czy masz takie zapleczko, bazę wypadkową. Jak coś, to mam rozwiązanie. Tak. Jakby ci się nie podobał ten wzór, to zobacz, mam tutaj taki jeszcze. Tak. I jeszcze taki. Jasne. Na wszelki wypadek. Łukasz, powiedz mi, co ty widzisz w tatuażu? Czy tylko formę i estetykę, czy w nim jest coś więcej, coś głębszego, co po prostu coś, co stoi poza tym rysunkiem? Bo to jest taki temat, który się tam tutaj przewija przez te wszystkie podcasty. Okay, dobra, nie wiem, nie chcę wyjść na prostaka. Ale znaczy, jak powiesz, szczerze, co myślę, że powiesz, to już padło, tak? Także spokojnie. Masz teraz zrozumieć. Nie. Teraz już mówię. Bądź brutalny. To jest sobą. Czysto estetyczna forma, tak naprawdę. Ale myślę, że też przez to podejście właśnie do tatuowania, że to jest rzemiosło, to trzeba zrobić dobrze i w pewnym momencie tak naprawdę trzeba coś uprościć, żeby dobrze to jakby narysować i wytatuować, więc w pewnym momencie zatracają się jakieś takie, mi się wydaje, głębsze rzeczy dla mnie. Oczywiście dla klientów na pewno one mają, znaczy na pewno, no bardzo często pewnie mają jakieś znaczenie, ale dla mnie jest to, no jest to rzemiosło, no ja wchodzę do warsztatu i muszę zrobić dobrego buta, no. Ale nie masz takiego poczucia, że to jest jeszcze coś tam jeszcze tkwi. Nie wiesz, no na zasadzie takiego przykładu ci podam, że nie wiem, malujesz jakiś tam obraz i to jest jakaś tam po prostu, wiesz, jest to jakiś przedmiot i tak dalej, nie? A tu masz, wiesz, jakby ten kontakt z klientami, te rozmowy, tą całą taką jeszcze, wiesz, jeżeli o coś takiego chodzi, to czy tatuaż ma jeszcze jakieś znaczenie? Ale wiesz, to jest też jego element, nie? Intymne spotkanie, tak naprawdę, gdzie często rozmawia się na różne tematy, spędza się mega dużo czasu z daną osobą, więc pod tym względem jakby, tylko że mi się wydaje, że to jest taka otoczka poza tatuażowa już, jakby, że tatuaż jako tatuaż jest okej, ale właśnie, że jest jeszcze ten drugi aspekt,
tego jakby spotkania, właśnie zaufania i spędzenia paru godzin razem, tak naprawdę. Nie wiem, myślę, że chodziło o to po prostu, że ktoś sobie tatuuje orła, żeby być bardziej bohaterski. Nie, ale... wiesz, to tam te intencje to są różne, tak, nie? Tak. Wiesz, jakby od ludzi zależą, nie? No. Januszku. Łukasz, jakie ty masz teraz aspiracje? Tak, wiesz, prosto z mostu. Czego byś chciał ale teraz? Od tatuażu, oczywiście od tak. Tatuażu? Mówimy o tatuażu. Wiesz, to może nie. Trzymamy się tego. Wiesz, to może, dobra, może nie do końca. Nie, może nie tylko w tatuażu, bo faktycznie troszeczkę tak, wiesz, prześledziliśmy sobie tę twoją drogę, ten twój rozwój i tak dalej. Powiedziałeś o rzeczach nie tylko związanych z tatuażem. Czego teraz oczekujesz od siebie w kontekście tatuażu, ale nie tylko związanego z nim? Łatwiej byłoby mi powiedzieć, jakie mam aspiracje poza tatuażem. Możesz też powiedzieć, ale najpierw powiedz to, co zapytałem. Aspiracje. No chciałbym robić więcej dużych projektów, takich naprawdę dużych nawet. To jest jakby... mi się wydaje, że... Tak, masz takie poczucie, że no, w Polsce jest taka klientela na takie... Kurczę, no... Mi się wydaje, że on się tak, zwiększa, jak patrzę, bo... Tak, zwiększa się, ale jest powoli. Wszystko, że, no. Kurczę, nadal. Chociaż no, wstawiam co chwilę jakieś szkice pleców i one no, powoli się tam klepią, więc jakby... Próbuję to przepychać. Ja mi się wydaje, że to jest ten taki... To będzie taki ostatni krok. A później przestanę tatuować właśnie, jak już zrobię ten tatuaż na 3 osoby. Będzie to epitafium. Nas jest 3. Jak chcemy włączyć Łukasza, to naprawdę... Pozbyć się konkurencji, tak? Ja mam wolne plecy. Ja nie wiem dlaczego, ale wyobraziłem sobie takich 3 stęcych typów i taką wielką rybę przez nich przechodzącą. Nie wiem czemu, nie? Ja raczej z głową albo z ogonem nie biorę środka, od razu to mówię. To będzie ten punkt taki, wiesz, szczytowy. Dobra, ale bezreł właśnie. No naprawdę, tak, że tak. I przestaniesz? I nie, to... nie, no żartuję, nie, no. Nie przestanę, ale nie wiem, co będzie dalej. Jakby chciałbym robić duże projekty, bardzo proste, żeby było czytelne, żeby było czyste i żeby to wyglądało fajnie. A co będzie dalej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał tak naprawdę świat, rynek tatuażu. Trochę wracamy do tego, o czym już gadaliśmy. Wiecie, że ten rynek kreuje bardziej tak, niż tak, to, tak, co tak. My sobie wymyślimy. Wiecie, że jakby znowu się... Bo ty możesz mieć swoje plany i założenia, tak, ale tak. Rynek ci powie... Zweryfikuje to, no, tak, jasne. Tak. Że może wrócimy wszyscy do małych tatuaży albo coś. Nie? A poza tatuażem? Bo bardzo chciałeś to powiedzieć. No, ale to boks. Boks? Raz. To ze mną. Ja worek. Muay Thai, brazylijskie jiu-jitsu. Olimpiada. Ty będziesz napierdalał ludzi po prostu, jak jakbyś tatuował, rozumiem. Ty jesteś taki spokojny. Nie, chciałbym się graficznie rozwijać po prostu. Czyli coś, od czego zaczęła się moja kariera jakby ze sztukami plastycznymi, żeby po prostu dalej to się ciągnęło. No ale jakby ciężko znaleźć na to czas i skupienie. Przez tatuaż. Z tatuowaniem to jest. No tak, to jest. Zazdrosny jest zawsze i zawsze bardziej ma większą wyporność, jeśli chodzi. Bardziej niszczy życie. Bardziej kopie w plecy. Niszczy życie. Łamie kręgosłupy. Słuchaj, to jest to może nie samozwańcza, ale jednak mimo wszystko fenomenie rozwojowy tatuatorski. Co ty byś powiedział takim osobom, które właśnie już wiesz, już zaczęły, już wystartowały. Coś tam już zrobiły, no i tak powoli to się zaczyna toczyć. Żeby się nie rzucały na głęboką wodę. Okay. To jest bardzo ważne. Bardzo słuszne. Bardzo ważne, żeby... Kurde, nie wiem, nie chcę też zdradzać moich sekretów. Może żeby cię kopiowały, nie? Nie, żeby się starali, żeby tak naprawdę nie zwracali uwagi na lajki, tylko żeby starali się zrobić dobry rzemieślniczy tatuaż i wtedy będzie dobrze, tak naprawdę. Reszta jakoś wtedy pójdzie. Żeby nie chodzić do żadnych szkół tatuowania, żeby znaleźć dobre studio, które ich poprowadzi. Myślę, że to jest najważniejsze. Podminowuje nam nasz pomysł. To słuchajcie, to może, żeby to nie było tak, że o tym samorozwoju w tatuażu rozmawiamy w postaci laurki tutaj dla Łukasza, który do nas wpadł, to może byście się pokusili o to, żeby ułożyć taki pewien scenariusz, taką małą receptę dla osób, które właśnie wchodzą w tatuaż i tak dalej. I co, jakbyście im, co byście im doradzili? Jak to powinno przebiegać tak, żeby było dobrze?
Łukasz. Co ty na to? Rozumiemy to. Kurde, nie można się spieszyć z pewnymi rzeczami, jakby nie od razu Rzym zbudowano, nie? Ale dość szybko budowano. Pamiętasz? A pamiętam. Widzisz, mówiłem, wiem, jeszcze na mnie kurczę. Myślę, że idealna jest pewna mieszanka pokory i ambicji i trochę pewności siebie w odpowiednich dawkach. I tyle, nie wiem co powiedzieć. Znajdźcie dobrego nauczyciela, no to jest jakby mega, mega, mega istotny element, albo najistotniejszy. Ja tylko dodam, że do ciebie, bo w sumie dobrze powiedziałeś, żeby na przykład jakieś inspiracje znaleźć, nie? Żeby się po prostu czymś inspirować, żeby jakby cały czas gdzieś mieć jakieś nowe idee i tak dalej, nie? Zbierać to. No tak, to ja dodam jeszcze, żeby tak właśnie mieć jeden punkt, do którego się zmierza, żeby po prostu nie było tam wiele tych punktów, gdzie się dąży do tego, tylko po prostu sobie jeden cel, taki bardzo klarowny i czytelny założyć. No tak jak ty, Łukasz, chyba zrobiłeś, nie? Że, że bardzo, ja pamiętam jak te czasy, kiedy właśnie bardzo konsekwentnie, no i można powiedzieć, że dzień po dniu realizowałeś po prostu ten swój plan. I to właśnie był ten jeden cel, nie? Że się tam nie rozdrabniałeś na wiele wątków. Tak. Czyli co, chcieliśmy, na samym początku mówiliśmy, że nie będziemy rozmawiali tutaj o rasowym coachingu i troszeczkę wyszło jednak odrobinę, że tak, także czyli panowie, zakładamy firmę, ja wam panowie bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, a w sprawie po prostu zajęć coachingowych, stawek i tak dalej, zgłaszajcie się do nas. W komentarzach. Dzięki Łukasz Bogu, że w ogóle przyszedłeś na rozmowę. Przyjechałeś na rowerze. Tak, zero stopni. Tak. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Dzięki. Hello. Hejo.